Ciała i krwi Chrystusa to wyjątkowa uroczystość, której chcemy sobie na nowo przypomnieć, uświadomić, jak wielkim skarbem został Jezus w Eucharystii, żywy, prawdziwy. Przychodzimy na Eucharystię i obok tego, co nieraz może zagłuszać jakiegoś zewnętrznego wystroju, folkloru, pamiętajmy, że najważniejszy, że tu jest Jezus, któremu powierzmy na początku nasze intencje. Prośmy Go w naszych potrzebach, uwielbiajmy za Jego obecność w Eucharystii i przedstawiajmy Mu wszelkie nasze codzienne sprawy. Tę mszę świętą sprawuję w intencji zmarłych Stefanii i Stanisława Miczków w 50. rocznicę śmierci Stanisława. Przeprośmy Boga za grzechy, aby godnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, głową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Boga.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan Bóg Twój przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w tym sercu, czy strzeżysz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił Cię, dał Ci odczuć głód, żywił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtrwalszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. Oto Słowo Boże. Kościele święty, chwal swojego Pana. Kościele święty, chwal swojego Pana. Chwal Jerozolimo Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie, umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Kościele święty, chwal swojego Pana. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą hojnie Ciebie darzy. Śle swe polecenia na krańce ziemi i szybko mknie Jego słowo. Kościele święty, chwal swojego Pana. Oznajmił swe słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Kościele święty, chwal swojego Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jest jeden chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże. Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie,
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może dać nam swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego i nie będziecie mieli życia w sobie, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Można usiąść na chwileczkę. Jezus jest prawdziwie obecny pod postacią chleba. Przenieśmy się do roku 1995, 8 października, pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Ameryki. Znajduje się w mieście Baltimore. Tam odwiedza seminarium. Chce się spotkać z klerykami, ze studentami w ogrodach seminarium, które tam jest, świętej Marty. Wiemy, że nasz papież wiele pielgrzymował i miał też taki zwyczaj, że czasem wedle planu nie postępował, tylko potrafił coś wtrącić, zmienić. To zatrzymał się dłużej na modlitwę, to zmienił nieco program. I w tym przypadku było podobnie w 1995 roku. Powiedział, że nie tylko ogrody. Chce jeszcze wejść na chwilkę do kaplicy i tam się pomodlić. To było zaskoczeniem nieco dla służb, dla policji, dla służb bezpieczeństwa. Musieli przeszukać budynek, sprawdzić, czy nie ma jakichś terrorystów, jakichś zagrożeń. Oczywiście policjanci z psami, które są specjalnie wyszkolone do szukania ludzi, jakichś niebezpiecznych narzędzi, ale przede wszystkim ludzi. Też psy, wiemy, wykorzystuje się podobne w poszukiwaniu ludzi, gdzie zginą w jakichś takich katastrofach, trzęsieniach ziemi, szukają życia. I podobnie postępują te psy policyjne, szukając, czy nie ma jakiegoś terrorysty, który by mógł targnąć się na życie Jana Pawła II. Ku zaskoczeniu wszystkich przeszukali całe seminarium spokojnie, ale psy zaczęły ujadać w kaplicy przed tabernakulum. Moi drodzy, pytając dzieci komunijne, tu mamy nawet jakieś dzieci małe, to pewno by prosto odpowiedziały, co to znaczy, że ktoś żywy jest w tabernakulum. Ktoś powie, prosta historia, banalna. Można tak na to popatrzeć. Ale popatrzmy nieco głębiej. Popatrzmy, że to nam podpowiada, to nas może wprowadzać na te właściwe chrześcijańskie tory myślenia. Jezus, żywy i prawdziwy, obecny w Najświętszym Sakramencie. To pierwsza myśl. Druga myśl to są czytania. Trzy punkty z tych czytań. Pierwsze czytanie z powtórzonego prawa mówi, że Bóg chce dać człowiekowi pokarm codzienny. Jak my się zachowujemy, kiedy idziemy do sklepu? My lubimy akumulować, przyjmować, gromadzić na kilka tygodni cukru, mąki, makaronu, żeby nie brakło. Bo trzeba zrobić ciasto, może będą goście, po co chwilę iść do sklepu. My akumulujemy pożywienie. Tymczasem Eucharystia jest dla nas pokarmem codziennym. Bóg chce być dla nas troszczącym się codziennie. Nie da się zabrać 10 Eucharystii, jest jedna Eucharystia, ale 10 na przykład konsekrowanych chlebów do domu i tam codziennie spożywać, tylko jesteśmy codziennie zaproszeni, aby przyjść na Eucharystię, a przynajmniej co tydzień. Drugie czytanie natomiast mówi, że Eucharystia jednoczy. Tworzy z nas jedno ciało. Spójrzcie, przychodzimy z różnych domów i nieraz między nami bywa ostro, trudno, coś nas dzieli, coś sprawia, że się na siebie denerwujemy, ale przychodzimy na jedną Eucharystię.
W stanie łaski przyjmujemy komunię. To nas łączy. Podobnie może być w tych naszych granicach sąsiedzkich. Może nie na co dzień się potrafimy dogadać z każdym, ale przychodzimy do tej samej kaplicy, do tego samego kościoła. Eucharystia nas mimo różnic łączy. Tworzy z nas jedno ciało Chrystusa, gdzie Chrystus jest głową. I warto o tym tu pamiętać, że może jest między nami wiele różnic politycznych, poglądów, spojrzeń na świat, ale Eucharystia nas łączy. Ewangelia dzisiejsza to jest prosta zachęta, nie trzeba nic więcej. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. To mówi Pan Jezus. Kto spożywa Jego ciało, będzie miał niebo. To jest pokarm na drogę do nieba. Tyle czytania. Jeszcze raz udajmy się do Ameryki. Tym razem 5 dzień marca, obecny rok. 11 maja zgłoszono to wydarzenie, które miało miejsce w Ameryce, w parafii świętego Tomasza z Akwinu, miejscowość Tombstone, archidiecezja Hartford, stan Connecticut. I tam na mszy świętej rozdawano komunię świętą. Szafarz świecki pomagał kapłanowi w rozdawaniu komunii świętej. Niestety nie zostało to sfilmowane, ale ludzie, którzy byli na Eucharystii, zobaczyli, że dokonało się jakieś niezwykłe rozmnożenie chleba. Szafarz rozdawał komunię świętą, ciało Chrystusa, i kiedy miało już brakować konsekrowanych hostii, nagle pojawiło się ich więcej. Ludzie to widzieli. Szafarz widział, ludzie widzieli. 2 miesiące później zgłoszono to do Kongregacji Wiary w Watykanie. Sprawa jest badana. Trudność jest pod tym względem, że nie ma żadnych zdjęć, żadnych nagrań, więc tylko świadkowie mogą jakoś dać świadectwo. I w tych sprawozdaniach, które wysłano zwrotnie z Watykanu, wspomniano tam 2 ostatnie cuda eucharystyczne. Cud eucharystyczny, one się dzieją. 2 ostatnie cuda eucharystyczne dotyczące obecności żywej, prawdziwej Jezusa w Komunii Świętej miały miejsce w Polsce. 2008 rok Sokółka, 2013 rok Legnica. I nie myślmy sobie, że cuda eucharystyczne to jest takie wydarzenie, że coś się wydarzy, jakaś plama się pojawi koloru krwistego i od razu już proboszcz ogłosi cud. To trwa stopniowo. Żeby stał się cud, żeby ogłoszony został oficjalnie cud, to najpierw trzeba zgłosić do biskupa, później biskup, jeśli uzna, że jest taka potrzeba, jeśli widzi, że coś naprawdę się dokonało niezwykłego, to daje informację do Watykanu, ale też nie od razu Watykan postępuje w ten sposób, że ogłasza cud. Wysyła się próbki rzekomego jeszcze wstępnie ciała Chrystusa do niezależnych laboratoriów. I te nasze tutaj cuda eucharystyczne też takie miały poziomy swoich prac. I wyobraźmy sobie, że badają naukowcy, nie jacyś księża, nie jacyś ludzie wykształceni z dziedzin teologicznych, ale z medycyny. I odkrywają, że na hostii w niewytłumaczalny sposób pojawia się żywa tkanka ludzka. Serce człowieka w agonii. Niewytłumaczalne, ale medycyna nie jest w stanie wytłumaczyć, ale jest w stanie stwierdzić, że to jest to, jak się to połączyło z chlebem. Ale pytanie, jakie sobie możemy zadać. Dokonują się cuda, naukowcy badają. Czy więcej ludzi jest w Kościele na Eucharystii? Nie. Zwróćmy uwagę, każda Eucharystia jest cudem, każda. Ale tylko na nielicznych, jakiś promilowych odsetkach dokonują się cuda eucharystyczne. Dlaczego? Bo każda Eucharystia jest cudem. A czasem Bóg chce o tym przypomnieć. Czasem chce nam powiedzieć jeszcze raz, że każda Eucharystia jest cudem. Wierzcie we mnie, jestem pośród was. Niech rośnie nasza pobożność eucharystyczna, nasza wiara. Korzystajmy z każdej niedzielnej Eucharystii, by Bogu przedstawiać swoje życie. Nie marnujmy tych okazji. Niech Bóg w Eucharystii nieustannie nas strzeże, prowadzi, umacnia. Ale trzeba Mu pozwolić na to. Pokazać się Mu, przyjść, szukać Jego łaski. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Składając ofiarę dziękczynną, zanieśmy nasze prośby do Ojca Niebieskiego. Módlmy się za Kościół Święty, aby karmiąc się ciałem Pańskim, wzrastał w świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi wierzących, aby miłowali Mszę Świętą jako najcenniejszy dar Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej komunii, aby trwały przy Chrystusie. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział w liturgii w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętali, że Eucharystia ma postać chleba pokarmu codziennego. Ciebie prosimy. Módlmy się także w naszych osobistych intencjach, by wzrastała nasza pobożność eucharystyczna oraz polecajmy intencje tej mszy świętej zmarłych Stefanie i Stanisława Miczków, prosząc o radość nieba dla nich. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitw swojego ludu, który karmi się ciałem i krwią Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał zbawczej ofierze, i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan. Oh.
dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując swego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zapętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na niebie. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem
i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Chrystus jako arcykapłan dóbr przyszłych przez własną krew wszedł do miejsca świętego. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze sumienia. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Pan z wami i z duchem Twoim. To co drogie mi, Boże, ofiaruję Ci, bo dla Ciebie ja żyję, moim królem. To, co mam, wszystko ofiaruję Ci. Gdzie chcesz, abyśmy Ci przygotowali pasję do spożycia? Ono odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie.
to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Praw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądźże pozdrowiona. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył,
pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli wpuszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić nas ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebu? Odpowiedzieli: 7. Polecił ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali ludowi. Mieli też 2 rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Pana Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz wszelkich klęsk. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zbaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, tym tu sakramencie, wielbimy Ciebie i Panie Jezu, thank you.
ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne, go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdy ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyli i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie w chwili śmierci Najświętszego Sakramentu ciała i krwi naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Drzwi twoje, Panie, u drzwi twoje, Panie.
Tymi słowami: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespoili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, sprawiedliwy świat ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu. Spraw, niech serca wiernych złączą się w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dążyli do Twojego wiekuistego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Imię Twoje wysławiamy.
abyśmy w duchu i prawdzie z Tobą oddali.